Na tę sesję Sejmiku pojadą związkowcy. Dowiadujemy się nieoficjalnie. Na wniosek zainicjowany przez wojewódzką radną Annę Naszkiewicz i poparte głosami klubowych kolegów, na dzień 12 lutego zwołana została nadzwyczajna sesja Podlaskiego Sejmiku. Jednym z punktów, nad którymi obradować będą radni, jest sprawa sytuacji w suwalskim oddziale PKS-Nowa. Jak informowaliśmy, 29 stycznia 2024 roku poseł Jacek Niedźwiecki udał się w godzinach porannych z interwencją poselską do suwarskiego oddziału PKS. O pomoc poprosili parlamentarzystę pracownicy PKS w suwałkach z dyrektorem placówki na czele. Powodem było, jak stwierdzili, niesprawiedliwe traktowanie oddziału przez prezesa PKS-Nowa, wyprzedaż majątku, zwolnienia grupowe i degradacja suwalskiego oddziału. Na miejscu okazało się, że dyrektor Jarosław Żabrowski w dniu wizyty posła został zwolniony z pracy. Ponieważ w ocenie parlamentarzysty prezes zarządu PKS Nowa utrudniał poselskie działanie, na wojska polskiego 100 wezwana została policja. Po tych wydarzeniach Anna Naszkiewicz w korespondencji skierowanej do marszałka województwa podlaskiego skierowała szereg pytań, które pozwolą jej dokonać obiektywnej oceny sytuacji i zapoznać się z konkretnymi faktami. Pyta między innymi o dochodowość suwalskiego oddziału, przyczyny zwolnienia dyrektora żabrowskiego, ale też interesuje ją, jak daleko zaszła wyprzedaż majątku PKS-nowa w województwie warmińsko-mazurskim, bowiem w Olecku i Gołdapi również białostocka spółka ma pracowników i środki trwałe ponieważ od dawna trwa walka o wydzielenie suwalskiego oddziału z białostockiej spółki, na jakim etapie jest ten proces, pyta radna, żądając dostępu do dokumentów. Chce również informacji o liczbie zwolnionych z suwalskiego oddziału pracowników z podziałem na grupy zawodowe. Żąda również okazania dokumentów finansowych obrazujących sytuację ekonomiczną suwalskiego PKS-u na tle pozostałych oddziałów wchodzących w skład białostockiej spółki.